Mamy puszki. Akurat już jest wieczorowa pora, fajnie chłodno. Zamkniemy stodoły od razu. Widzę, że żeś siatkę odgrodził. Nie boisz się, że wyskoczy? A nie będzie się spinała po tym? Może teraz będzie spokój? Co? A, bo wiesz jak to jest, kurwa. Dopiero zacząłeś? A, ja już myślę, że żeś skończył. No cóż za drzwi cierońskie. Dobra. Wrota piekieł zamknięte. Jedziemy. Pyk, pyk, pyk. Ustawimy je na sztywno. Będzie cacy, potem sobie jakąś areszkę zapniemy. Będzie elegancko. Puszkujemy sprawę. Raz zmieściliśmy się. Jedziemy. Od razu sąsiadowi zrobimy robotę. Panu Mieciowi. Puszkujemy. Na moment nie będzie parowała oczy. A czym jakby się radiło, popadało, to wilgoć powinna być, także nie powinno być źle, nie? Coś tam ziemniaki powschodziły w końcu po tych opadach ostatnich, no ale rewelacji i tak nie ma. Ciężytko sobie rośnie, się wykusiło, teraz się ziarno nalewa. Niech rośnie, będzie co kosić chociaż. O. Nie trzeba kółka do góry. Dobra, robimy robot. Klucz jest. O. Na sportowo. Opuszczę sobie te. Ten sprzęt sobie opuszczę. No tak. Dobra. No, teraz idzie jak należy. Jest dobrze. Już krzaczki nawet duże są. Szerokie koła z przodu, widzicie, nie wieszczą się w gruzę niestety. Gdzie minus tych opon szerszych. No ale robią robotę, ja tam w ziemniakach dużo nie jeżdżę, to nie ma tragedii. No moje przeżytko. To jest, że widne, to no, od razu lepiej. Jak się objedzie, to jedziemy na ten skraj. W ogóle coś wychodzi. Widzę, że tu zwierzyna się zajęła robotą i ziemniaki mi opieprzyła. Ale skurwysyństwo. Rura, jedziemy. Władza można by rzucić na tym. Puszki to by szły głębiej, ale nie ma sensu.
będzie chyba pogładza jechać. No nic. Wjeżdżamy w kolejną bruzdę. Wypleli takie ekologiczne odpaszczanie, wiecie widzowie. Żrobki się porobią ładne, to będzie jak należy. Zostawimy puszki pod wiatą tam później. Elegancko, tak jak powinno być, tak jak ciocia chciała. Ale co? Ja muszę jechać po kamień, bo gdzieś tam jest twardo i lipa się robi. Niestety. No i fajnie teraz idzie, jak należy. Nie są zasypane całe rajki, ale tylko są boki po prostu przejechane, żeby ten pas głównie zerwać i te piramidki, żeby się bardziej takie robiły, jak, no, jak powinny być, można powiedzieć. Głęboko poszedł tu pod koniec. Wujek Boguś chciał bardzo też obradlać, ale musiał jechać. Niestety i go nie ma w domu. No to mówię, już zrobię sam, bo jak pogoda ma być teraz, to... A popadało, widzicie, fajna wilgoć jest w polu, także... Pyrki mają z czego brać tą wilgoć, także... Jest elegancko. O Jezus, nie zatrzymałem się do końca i aż mnie zabolało. No i idzie sprzęcie. Powolutku. Powolutku i jedziemy. No. Coś pięknego. Coś pięknego, powiem wam, że wie. Kamerka mi coś spada z głowy. Będę jakoś związać. O! Tak za bardzo. Dobra, teraz jest sztywno. Dobra, ja sobie miniaturkę jeszcze zrobię, pozwólcie. Klapeczka kulturalnie pod domem. To można. Moja twarz się pokazała. Czekajcie, z lepszej perspektywy. O, elegancko. Przypominam sobie zawsze o tej miniaturce, a potem trzeba wycinać z filmu jakieś ujęcie, które bez nadziei nie wygląda. Ziemniaków dużo nie ma, także... Rura do tyłu. Puszczę, żeby nie spadło. Do pana Miecia jedziemy. Do pana Miecia jedziemy i u pana Miecia jeszcze objedziemy, tam dużo nie ma, to ten kamień to potrzebny tu jak. No i robota zrobiona. Ładnie objechane, całkiem się wygląda, jak nie ma tej zieleni, nie? Zostawione, fajnie. Wygląda jak należy. Tego głaza tu zostawię. Gdzie druga furtka otwarta? Co tam się stało, że druga brama otwarta? Kasia może poszła. Zostawię kamienia. On się tu przyda, nie zmarnujesz. Dobra. Jedziemy do pana Miecia. No, utonkana robota zrobiona. I tak. Jedziemy o... Odepniemy
No. Odpinamy. Taki luźny odcineczek, żebyście mieli. W tym tygodniu, w niedzielę powinien być odcinek, jak dobrze pójdzie. Z tego co wszyscy najdłużej czekają. Z tego czego my się doczekać nie możemy też. Kto ma wiedzieć, ten wie, jak to mówią, i tyle. No, opa. Ja skakuję, podjadę pod kosiarkę. Jest ta pierwsza i zobaczcie, jeszcze widno. Normalnie aż chce się żyć. Aż chce się działać, bym rzekł. Pyk. Zabierzemy się z rotacyjną od razu. Będzie przygotowane na później. O. Pyc. Rotacyjna będzie gotowa do akcji. W tym tygodniu akcja koszenie łąk będzie. Także będzie się działo. Czapuś będzie na pełnym szedł. Kosia wcześniej, ze względu tego, że ta trawa przerasta i jest po prostu tragedia, to jest to później tragedia skosić przerośnięte przez niwami. Jak rok temu kosiłem, to no po prostu się, myślę, że się ciapek zapali, o, że tak wam powiem. Była taka męka i katorga. I z wujkiem doszliśmy do wniosku, że będziemy wcześniej rypać, bo nie ma na co czekać. Taka jest prawda, widzowie. I już będziemy zaczynali tradycyjnie za stodołą koszenie, jak co roku. Od lat taka tradycja ustawiona, tego się trzymamy, że za stodołą zaczynamy sieć tam, a później jedziemy tam. Tam będzie trochę więcej pracy po drugiej stronie, bo jest więcej do koszenia. Tu jest dwa hektara, tam mam chyba 3,5 hektara do koszenia, także jest różnica dość znaczna, także co? Rotacyjna wzięta, jeszcze szarówkę robi. Zobaczymy, czy nic nie jedzie. Sobie od razu zamknę bramę. O! U! Kaszanka jedzie, ta kaszanka. Ale podnosi. Oczywiście dzisiaj nigdzie nie będziemy jechali z kosiarką. Jedziemy tylko za dom i co? Będzie na tyle. No i kończymy odcineczek, krótki odcineczek. Rotacyjna z ciapkiem już stoi, ciemno już jest po 21, widzowie. Ziemniaczki są ojechane, nie wiem, czy coś widać. No i co? Kończymy na dzisiaj odcinek. Taki luźny, widzimy się w następnym odcinku. Co będzie? Nie wiem. Czy to, co czekacie i to, co my czekamy, czy będzie jeszcze koszenie. Ale trzymajcie kciuki, bo na pewno będzie w tym tygodniu. Ale nie wiem, co będzie pierwsze. Także pozdrawiam was i do następnego odcinka. Piono!